Dobre kino rozrywkowe opiera się na emocjach. Nie musi posiadać wyśmienitego scenariusza, zjawiskowych efektów specjalnych, niespotykanego miejsca akcji czy bohaterów, jakich świat dotąd nie widział. Może, ale nie musi. Co więc musi? Przede wszystkim dawać nam radość, czystą frajdę z dobrze spędzonego czasu, być generatorem dobrych wrażeń. To zrównoważony miks dobrze opowiedzianej historii oraz większej lub mniejszej artystycznej ekspresji, pozwalającej na stworzenie doświadczenia w pewnym sensie unikatowego, a co za tym idzie i automatycznego zwiększenia zaangażowania widza w snutą opowieść. Czasami na plan pierwszy wysuwają się raz zabawnie szaleni, raz zadziwiająco autentyczni bohaterowie. Czasami jest to fenomenalna scenografia czy ogólna atmosfera. Jednak nigdy nie jest to wyłącznie jeden element, a raczej udane połączenie kilku składowych. I takie też są wstrząsy. Rozbrajająco bezpretensjonalny horror komediowy z 1990 roku o małym amerykańskim miasteczku znajdującym się gdzieś w pustynnej Nevadzie, którego mieszkańcy zostają postawieni przed niemałym wyzwaniem. Otóż, miasteczko o jakże pięknej nazwie Perfection zostaje najechane przez równie ogromne co żarłoczne larwy. Skąd, jak i dlaczego? Nie wiemy, ale zabawa już się zaczęła. Welcome to Perfection, Nevada. Population 14. It's a simple kind of town. What's the count? 640. Odpowiedzialny za wstrząsy swego czasu emitowane w Polsce pod tytułem Wężoidy, Ron Underwood oferuje nam całkowicie beztroską, relaksującą i przepełnioną ogromnym dystansem do siebie przygodę. Ale od początku. Ten zupełnie niestraszny kowbojski horror głównymi bohaterami czyni dwie miejscowe złote rączki. W tę piękną parę wciela się dwóch doskonałych aktorów, Kevin Bacon oraz Fred Ward. I to w dużej mierze dzięki świetnej, niepodrabialnej chemii pomiędzy nimi. Od wstrząsów trudno jest się oderwać. Panowie Val i Earl, na co dzień zajmujący się naprawą płotów, okien, drzwi i wszelkich mechanicznych usterek, w końcu podejmują decyzję o wyjeździe z miasteczka, w którym to z własnej, wygodnej woli utknęli. Żyje się tu łatwo, prosto i niewymagająco, ale naszym majstrom jednak czegoś w tym pełnym słońca i kurzu życiu brakuje. Chcą więcej i lepiej. Tak więc wyruszają w poszukiwaniu mistycznego lepiej. Do powrotu zaś nie przekona ich nawet orzeźwiające, kojące i oczyszczające gardło z charakterystycznego dla tego amerykańskiego stanu wszędobylskiego kurzu zimne piwo. Ale do pozostania w górzystym, pustynno-stepowym krajobrazie przekonają już ich, czy też zmuszą, wspomniane wielkie larwy. Ni to czerwie, ni to węże. Stworzenia bardzo wytrzymałe, bardzo uparte i bardzo życie uprzykrzające. Co gorsza, również bez mrugnięcia okiem, życie to zabierające. Poza tym, że Val i Earl nie mają jak małej perfekcji opuścić, to po prostu szkoda im i samego miasteczka i jego sympatycznych, choć dziwnych, czasami bardzo dziwnych, mieszkańców. Tak więc zostają i po kowbojsku walczą. Well, shit. Can't leave them up there. Wstrząsy, które można traktować jako duchowego spadkobiercę amerykańskiego kina lat 50., uśmiechającego się przy tym do B-klasowych tytułów, bardzo dobrze radzą sobie z mieszaniem gatunków, podbierając to od horroru, to od komedii, to od typowego monster movie. Cały czas, starając się jednak, aby nigdy nie przestać brać siebie zupełnie na niepoważnie. I dzięki temu film Underwooda wygrywa. Ta komediowa lekkość, brak ciężaru, a jednocześnie przywiązanie do zarówno głównych bohaterów, jak i sympatycznej, charakterystycznej grupy postaci pobocznych. Od sejsmolożki Rondy, czy miejscowego, irytującego wszystkich wokół młodego Melvina, po niezapomnianą, ekscentryczną parę survivalowców, miłośnika teorii spiskowych Berta i spokojną, bardziej zrównoważoną Heather. Odpowiadają za to, że wstrząsy od początku do końca, choć przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta wielokrotnie odtwarzana już w kinie historia się potoczy. Ekscytują,
A cała absurdalność fabularnego założenia, walka mieszkańców z gigantycznymi robalami, tylko dodaje całości niepowtarzalnego uroku. Co interesujące, kosztujące od 6 do 11 milionów dolarów wstrząsy. Początkowo pojawić się miały w kinach jako film z kategorią wiekową R. Jednak z racji na obawę studia przed finansowym niepowodzeniem obraz ostatecznie zmontowano w taki sposób, aby spełniał wymogi niższej kategorii wiekowej, PG-13. I z jednej strony szkoda, bo krwistość i brutalność zadbałaby o dodatkowe horrorowe atuty wstrząsów. A z drugiej cała ta quasi-rodzinna otoczka, wisząca w powietrzu beztroska, jaką emanuje film, tylko pogłębiają jego niedorzeczność. Warto tu jednak odnotować, że kategoria R wstrząsom została przyznana głównie za język, dokładniej jedno słowo, pojawiające się w nim kilkanaście razy. I tak 20 zastosowań tegoż słowa zamieniono na wersje łagodniejsze, takie jak umiesz latać, frajerze, czy zabiliśmy tego skurwysyna. W taki sposób film mógł trafić do szerszej, otwartej na rodziny widowni. Kolejny ważny element dla atrakcyjności i charakterystyczności produkcji Underwooda na tle innych tytułów z gatunku to efekty praktyczne. Przede wszystkim lalkarstwo i animatronika, z których skorzystano przy tworzeniu larwowężów, tak zwanych graboidów, podziemnych zwierząt bezkręgowych o długich, wężowych ciałach. I jak to z dobrze zrobionymi efektami praktycznymi bywa, wciąż, pomimo upływu lat, patrzy się na nie dobrze, miło i przyjemnie. Małe nawiązanie do oryginalnych wstrząsów pojawia się choćby w horrorze komediowym Jamesa Gunna z 2006 roku, Robale, opowiadającym o małym amerykańskim miasteczku, na które spada tym razem meteor z tajemniczym pasożytem. W tym miasteczku znajduje się szkoła imienia Earla Bassetta, a Earl Bassett to postać, którą wcielał się we wstrząsach Fred Ward. Dla filmu Rona Underwooda znalazło się jej miejsce w jednej z najlepszych niezależnych przygodówek z elementami survival horroru XXI wieku. Amnezja, mroczny obłęd. Jak się okazało, wstrząsy były ulubionym filmem z dzieciństwa jednego z pracowników studia Fictional Games. I tak oto przy projekcie wodnego potwora z mrocznego obłędu zainspirowano się po części projektem larw ze wstrząsów. W głowach scenarzystów pomysł na wstrząsy narodził się już na początku lat 80., a więc 10 lat przed tym, zanim Ron Underwood miał okazję swój film zrealizować. A katalizatorem koncepcji okazało się tu całkiem nietypowe dla narodzin takiego pomysłu zlecenie, w którym scenarzyści Maddox i Wilson odpowiadali za stworzenie serii filmów edukacyjnych o bezpieczeństwie dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Pewnego dnia, podczas nagrywania części materiału, mężczyźni wdrapali się na okoliczną skałę i zadali sobie pytanie: a co by się stało, gdyby było tu coś, co nie pozwoliłoby nam stąd zejść? I zaiskrzyło. Jakiś czas później mieli już gotowy zarys historii, którą nazwali Rekiny Lądowe. Pomysłem podzielili się ze swoim przyjacielem Ronem Underwoodem, który wówczas pracował jako reżyser filmów dokumentalnych dla National Geographic i który to pomógł przekształcić Wilsonowi i Maddoxowi występujące w ich scenariuszu Rekiny Lądowe w coś zgoła bliższego naszej rzeczywistości, jak na przykład prehistoryczne larwy. Panowie, oryginalny scenariusz ukończyli w 1988 roku, a tytuł Land Sharks przemianowano na Beneath Perfection, stanowiący aluzję do miejsca, w którym rozgrywa się akcja. Gdy w końcu wstrząsy trafiły na ekrany, zebrały, nie mogło być przecież inaczej, patrząc na tematykę, mieszane recenzje. A największą popularność zyskały dzięki rynkowi kaset VHS, a zatem i staremu, dobremu marketingowi szeptanemu. Film był jednym z najczęściej wypożyczanych produkcji 1990 roku oraz dystrybucji telewizyjnej. Kevin Bacon zaś, początkowo niechętny do zagrania we wstrząsach, w końcu zdecydował się przyjąć rolę, kierując się przede wszystkim słabą sytuacją finansową, chorobą matki i na dokładkę noworodkiem w drodze. Swoje odczucia z tamtego okresu opisywał tak: byłem spłukany, miałem dziecko w drodze, moja mama zachorowała i czułem, że nie mam wyboru. Pomyślałem: Jezu, to jest film o podziemnych potworach, jak nisko upadłem. Jednak gdy plan zdjęciowy ruszył, aktor szybko zmienił zdanie, błyskawicznie łapiąc nić porozumienia z resztą obsady, w tym z Fredem Wardem. O produkcji wypowiadał się więc później tak:
Był to najfajniejszy czas, jaki kiedykolwiek spędziłem kręcąc film. I takie też są wstrząsy. Fajne. I pozwalają fajnie spędzić czas. A o to przecież w życiu chodzi. No i o wielkie, żarłoczne larwy. This is real weird. Oh, Jesus! What the hell is going on? I mean, what the hell is going on?